W rozdziale zatytułowanym Programowanie funkcyjne zwróciłem uwagę na rosnące znaczenie przetwarzania równoległego i współbieżnego. Oba pojęcia są ze sobą blisko spokrewnione, a przez to często niepoprawnie stosowane zamiennie. Tymczasem przetwarzanie równoległe jest szczególnym przypadkiem przetwarzania współbieżnego. Generalnie istnieje kilka rodzajów przetwarzania. Przetwarzanie sekwencyjne polega na realizowaniu zadań jedno po drugim przy czym kolejne zadanie nie może rozpocząć się przed zakończeniem poprzedniego. W ten sposób działa na przykład interaktywny interpreter Pythona czy wczesne wersje systemu DOS. Następnie mamy przetwarzanie równoległe, kiedy to różne zadania wykonują się niezależnie w tym samym czasie. Zadaniem może być np. proces systemowy, któremu został przydzielony jeden z dostępnych rdzeni procesora. Innym przykładem takiego przetwarzania będzie projekt SETI at Home. Z racji bardzo dużej ilości danych wykorzystuje ono rozproszone geograficznie komputery w celu analizy sygnałów radiowych pochodzących z przestrzeni kosmicznej. Wreszcie pojedyncze rozkazy z różnych zadań mogą być ze sobą splecione, a następnie przełączane z dużą częstotliwością, stwarzając iluzję równoległego przetwarzania. Dzięki temu, gdy zaczyna brakować rdzeni lub na architekturze z pojedynczą jednostką obliczeniową, wciąż może działać jednocześnie kilka zadań. Oczywiście całkowity czas potrzebny na ich ukończenie będzie dłuższy w stosunku do czasu działania zadań uruchomionych równolegle, niemniej jednak zastosowanie przeplotu poprawia czas odpowiedzi poszczególnych zadań. Zarówno przetwarzanie równoległe, jak i przeplot wymagają odpowiedniej dekompozycji problemu na części, które można wykonać w dowolnej kolejności. I to właśnie jest przedmiotem zainteresowania dziedziny, którą nazywamy współbieżnością. Odpowiedzialność za przełączanie kontekstu pomiędzy zadaniami spoczywa na tzw. planiście, który może być zaimplementowany na poziomie systemu operacyjnego lub w ramach biblioteki. Przykładowo, wczesna wersja maszyny wirtualnej Java nie posiadała wsparcia dla wątków systemowych, lecz dostarczała własną implementację tzw. zielonych wątków. Takie wątki najczęściej nie potrafią wykorzystać wielu rdzeni procesora, ale z drugiej strony uniezależniają kod od dostępności natywnych wątków na danej platformie. W Pythonie wątki od zawsze były obiektami systemowymi, jednocześnie dostępne są zewnętrzne moduły emulujące wątki w przestrzeni użytkownika, nazywane czasem mikrowątkami albo po prostu zielonymi wątkami. Przydział czasu procesora może odbywać się w dwóch trybach: to jest albo w wyniku przymusowego przerwania i wywłaszczenia przez planistę. Albo w wyniku dobrowolnego zwolnienia zasobów przez zadanie. W takiej sytuacji zadania muszą aktywnie ze sobą współpracować, przerywając własne działanie i przekazując dostęp do procesora kolejnemu zadaniu. W przeciwnym wypadku zachłanność może doprowadzić do zawieszenia się programu i zagłodzenia pozostałych zadań. Z tej przyczyny większość współczesnych systemów operacyjnych wykorzystuje wielozadaniowość z podziałem czasu i wywłaszczaniem, ponieważ jest to bezpieczniejsze i bardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Z drugiej strony, programy wykorzystujące wielozadaniowość opartą o kooperację są znacznie łatwiejsze w analizie, gdyż punkty przerwań są z góry znane. Współbieżne programy można budować za pomocą kilku różnych konstrukcji. Prawdopodobnie najprostszym sposobem dekompozycji jest wykorzystanie procesów systemowych. Chcąc zrównoleglić obliczenia, np. w celu zwiększenia dostępności serwera, wystarczy uruchomić ten sam sekwencyjny program w kilku egzemplarzach, a system operacyjny już zadba o optymalne rozdzielenie dostępnej mocy obliczeniowej. Rozwiązanie to jednak nie jest skalowalne, ponieważ procesy same w sobie są dosyć ciężkie i kosztowne, tak więc tworzenie ich dużej liczby jest niepraktyczne. Ponadto każdy taki proces ma niezależną przestrzeń adresową, co jest jednocześnie wadą i zaletą. Z jednej strony izolacja gwarantuje spójność danych, ale także utrudnia komunikację międzyprocesową. Dane muszą być najpierw skopiowane, poddane serializacji, przesłane, a następnie zdeserializowane, co generuje dodatkowy koszt. W przypadku niewielkich zbiorów danych może się to okazać nieopłacalne. Wątki stanowią lekką alternatywę dla procesów, dzięki współdzieleniu przestrzeni adresowej oraz innych zasobów możliwe jest tworzenie setek bądź tysięcy wątków w ramach jednego procesu, o ile pozostają one uśpione przez większość czasu. Poza tym wątki mają tę samą wadę i zaletę co procesy, tylko obserwowaną w lustrzanym odbiciu. Otóż współdzielenie stanu ułatwia wymianę danych, ale zwiększa ryzyko ich uszkodzenia w wyniku równoczesnego zapisu i odczytu przez wiele wątków. Podobnie jak procesy, wątki są zarządzane przez system operacyjny i w ogólności mogą działać równolegle na kilku rdzeniach procesora. Niestety, stwierdzenie to nie jest prawdą w klasycznym C-Pythonie ze względu na kontrowersyjny mechanizm GIL, czyli Global Interpreter Lock. Niektóre z alternatywnych implementacji, m.in. Jython oraz IonPython, są wolne od tego ograniczenia. Skutki działania rzeczonego mechanizmu możemy zaobserwować w praktyce, uruchamiając jednocześnie kilka wątków Przedstawione wykresy ilustrują zmianę chwilowego zużycia procesora, który składa się z czterech rdzeni podczas intensywnych obliczeń. Górny wykres dotyczy kodu napisanego w Java, natomiast dolny odpowiada identycznemu programowi napisanemu w Pythonie. Jak widać wirtualna maszyna Java bez trudu potrafi wykorzystać całą dostępną moc obliczeniową, natomiast interpreter Pythona angażuje zaledwie jej ułamek. Przebiegi czasowe występują tutaj parami i mają osobliwie symetryczny kształt, który świadczy o nieustannej wędrówce zadań pomiędzy rdzeniami. Oś tej symetrii chodzi przez około 25%, co stanowi rzeczywiste średnie zużycie procesora. Zatem w praktyce wykorzystujemy tylko jeden rdzeń. Ale to jeszcze nie wszystko, bo z samego wykresu nie wyłania się pełen obraz sytuacji. Nie widać na przykład tego, jak wiele zasobów marnuje się w wyniku rywalizacji wątków o dostęp do procesora. Paradoksalnie, w pewnych okolicznościach problem ten nabrzmiewa wraz ze wzrostem ilości rdzeni. Tak naprawdę Python w każdym momencie wykonuje tylko jeden wątek. Ponieważ fragmenty interpretera nie są bezpieczne wątkowo, to znaczy nie są thread safe, to musiały zostać w jakiś sposób objęte ochroną. Dla zachowania prostoty, zdecydowano się użyć jednej globalnej blokady zamiast wielu mniejszych rozsianych po całym kodzie, co niechybnie wiązałoby się z ryzykiem zakleszczeń i skomplikowałoby kod. Przełączanie kontekstu przez interpreter ma miejsce w dwóch sytuacjach i zawsze zachodzi z inicjatywy wątku, a nie w wyniku wywłaszczenia. Interpreter przerywa bieżący wątek i zwalnia blokadę bezwarunkowo, zawsze po wykonaniu każdych n instrukcji kodu bajtowego, dając tym samym szansę innym wątkom. Ilość instrukcji bytecode'u nie jest proporcjonalna do czasu, tak więc może się zdarzyć, że n zostanie osiągnięte trochę wcześniej lub trochę później niż ostatnio. Tuż po zwolnieniu blokady, ten sam wątek podejmuje próbę jej odzyskania, co może czasem zakończyć się natychmiastowym powodzeniem. Wiąże się to z niepotrzebnym narzutem obliczeniowym, który tłumaczy, dlaczego jednowątkowy kod w Pythonie działa szybciej. Dodatkowo, jeśli wątek zawoła blokującą funkcję, np. read, to w takiej sytuacji również wstrzymuje swoje działanie i oddaje sterowanie. Szczegółów dotyczących samego mechanizmu GIL jest oczywiście więcej, ale nie ma sensu teraz o nich dyskutować. Tym bardziej, że w przyszłości mogą ulec zmianie. GIL umożliwił w krótkim czasie łatwą integrację Pythona z licznymi bibliotekami języka C. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że właśnie temu Python zawdzięcza swoją popularność. Obecnie pozbycie się globalnej blokady nie jest łatwym zadaniem, bo wymagałoby to zmiany naprawdę dużej ilości kodu, bardzo często z naruszeniem wstecznej kompatybilności. Poza tym podejmowano już w przeszłości takie próby i zawsze kończyły się znacznym spadkiem. Wydajności programów jednowątkowych. Trzecim sposobem realizowania współbieżności jest przetwarzanie asynchroniczne, które zasadniczo różni się od wątków i procesów. Przede wszystkim zadania przełączane są na zasadzie współpracy, a więc bez udziału systemu operacyjnego, co znacząco redukuje koszt zmiany kontekstu. W Pythonie wykorzystuje się w tym celu generator, którego wznowienie jest o wiele tańsze od zawołania funkcji, bo nie musi każdorazowo budować stanu. To z kolei umożliwia współbieżne działanie nawet dziesiątek tysięcy zadań. Warunkiem koniecznym do ich prawidłowego funkcjonowania jest brak operacji blokujących, gdyż wszystkie wykonują się w ramach jednego wątku. Nie można zatem korzystać ze standardowych funkcji wejścia-wyjścia. Frameworki takie jak Twisted czy Tornado dostarczają własne asynchroniczne odpowiedniki tych funkcji. W praktyce zadania przyjmują postać wywołań zwrotnych, mikrowątków albo tzw. korutyn, czyli współprogramów. Korutyny to funkcje, które mogą wielokrotnie zawieszać i wznawiać swoje działanie w dowolnych miejscach. Jawnie przekazują sterowanie do innych korutyn, dzięki czemu przeplot odbywa się bez udziału planisty w ramach tzw. reaktora, czyli pętli zdarzeń. Istnieje jeszcze jeden, rzadziej spotykany mechanizm, a mianowicie włókna, czyli z angielskiego fibers. O ile wątki stanowią lekkie procesy, to włókna są lekkimi wątkami w przestrzeni użytkownika. W tym sensie włókna przypominają trochę korutyny, bo również decydują o miejscach zawieszenia swojego działania. Ale zamiast przekazywać sterowanie do innego włókna, po prostu blokują się, oddając sterowanie dyspozytorowi, który podejmuje ostateczną decyzję o wybudzeniu następnego zadania. Zarówno włókna, jak i asynchroniczne metody przetwarzania, a także wątki w referencyjnej implementacji Pythona, wykorzystują tylko jeden rdzeń procesora. Wobec tego trudno nie zadać sobie teraz pytania, jaki sens ma wykorzystanie tych wszystkich mechanizmów. Czy celem współbieżności nie było właśnie przyspieszenie obliczeń? Okazuje się, że postęp zadania może być ograniczony przez różne czynniki. Problemy typowo obliczeniowe, to znaczy takie, w których obliczenia są operacją dominującą, będą działały tak szybko, na ile pozwala procesor. Przykładem takiego zadania może być mnożenie macierzy w grafice trójwymiarowej. Jeśli macierze są bardzo duże, to może okazać się, że wąskim gardłem nie jest szybkość procesora, lecz brak pamięci podręcznej albo głównej, tudzież szybkość dostępu do tej pamięci. Bardzo często problemem nie jest ani pamięć, ani procesor, tylko układ wejścia-wyjścia. Wówczas najwięcej czasu zajmuje oczekiwanie na dane, np. Na z sieci albo z pliku. Zadań typu CPU bound nie ma sensu wykonywać współbieżnie, jeżeli nie ma perspektyw na ich prawdziwe zrównoleglenie. W przeciwnym razie nic nie zyskujemy, a wręcz tracimy z powodu kosztu przełączania kontekstu oraz synchronizacji dostępu. W Pythonie najlepiej sprawdzą się tutaj procesy. Natomiast zadania IO-bound stosunkowo długo nic nie robią, czekając w kolejce na wybudzenie. W związku z tym można je tak zaszeregować, aby zoptymalizować okresy bezczynności, skracając całkowity czas wykonania oraz poprawiając przepustowość. Wystarczy w tym celu zwiększyć ich priorytet, aby rozpoczynały pracę zanim procesor zostanie zawłaszczony przez długotrwałe zadania obliczeniowe. Wtedy jedno zadanie może robić coś pożytecznego, gdy drugie czeka. Preferowaną techniką w przypadku takich zadań jest przetwarzanie asynchroniczne, które deklasuje wszystkie pozostałe techniki pod względem szybkości, Przełączania. Dodatkowo model asynchroniczny umożliwia napisanie poprawnej aplikacji współbieżnej zdecydowanie łatwiej niż w przypadku wątków. Ceną tego rozwiązania jest konieczność wyeliminowania operacji blokujących, co może wiązać się z dodatkowym nakładem pracy. Tak więc jeśli już mamy dużo kodu, który chcielibyśmy uruchomić współbieżnie, to wątki będą lepszym wyborem. W następnych lekcjach przyjrzymy się różnym modułom biblioteki standardowej Pythona, które umożliwiają programowanie współbieżne oraz równoległe. Obsługę wątków w Pythonie zapewnia moduł threading, który stanowi kalkę z języka Java. Podobieństwa są uderzające. Niektóre nazwy zostały przeniesione literalnie, łamiąc przy tym konwencje stosowane w Pythonie. Dopiero w późniejszych wydaniach API wątków zostało poprawione. Podobnie jak w Java, nowy wątek można utworzyć na dwa sposoby. Jeden z nich polega na zdefiniowaniu nowej klasy, np. task rozszerzającej thread. W takiej sytuacji klasa musi implementować bezargumentową metodę run, która zawiera logikę wątku. Możemy na przykład zasymulować długotrwałe obliczenia, idąc spać na sekundę. Po zakończeniu działania, wątek wypisze napis Task Done. Aby go wystartować, należy najpierw utworzyć nową instancję klasy, a następnie zawołać na niej metodę Start. Wypiszmy tylko informację o zakończeniu programu. Widzimy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, wywołanie start jest nieblokujące, to znaczy interpreter natychmiast wykonuje następny wiersz kodu. Po drugie, program nie zakończy się, dopóki w tle działają jakieś wątki. Możemy zatem wstrzymać się z dalszym wykonaniem bieżącego wątku do momentu zakończenia tego drugiego. Do czekania służy metoda join klasy thread. Tym razem kolejność komunikatów jest taka, o jaką nam chodziło. Alternatywnie, przed wystartowaniem wątku możemy oznaczyć go jako tzw. demon. Jeśli w programie występują wyłącznie wątki demony, to interpreter nie będzie czekał na ich zakończenie, tylko zatrzyma je bez ostrzeżenia. Z tej przyczyny nigdy nie należy umieszczać w nich zasobów wymagających posprzątania. Wstawienie klauzuli try-finally w niczym tutaj nie pomoże. Aby zademonstrować ten przykład muszę dopisać instrukcję exit na końcu programu, ponieważ Jupyter Notebook utrzymuje działający w tle proces Pythona. Python został zrestartowany, ale widzimy, że sekcja finali w ogóle się nie wykonała. Pokażę teraz, że użycie exit nie miało związku z zabiciem wątku demona. Do czego mogą przydać się wątki demony? Przede wszystkim do usług działających w tle, które na przykład periodycznie wysyłają wiadomości typu heartbeat do aplikacji monitorującej albo rejestrują zdarzenia. Tworzenie wątków w postaci klasy nie jest dobrą praktyką ze względu na dziedziczenie, które wprowadza zależność od modułu threading. W kolejnych lekcjach zobaczymy, że odseparowanie logiki zadania od mechanizmów związanych ze współbieżnością pozwala na łatwiejsze testowanie oraz większa elastyczność. To samo możemy zapisać funkcyjnie, to znaczy task, sleep 1 i print task done. Uruchomienie wątku odbywa się wówczas poprzez zawołanie klasy thread i przekazanie funkcji do argumentu target. w przypadku gdy funkcja oczekuje parametrów możemy je przekazać za pośrednictwem args oraz keyword args natomiast do utworzenia wątku demona służy flaga daemon Metoda JOIN pozwoliła nam wstrzymać wykonanie programu do chwili zakończenia konkretnego wątku. A gdybyśmy tak chcieli odwrócić sytuację i zaczekać z wystartowaniem wątku aż inny wątek będzie gotowy do pracy, w tym celu pomocna okaże się tzw. Tak bariera. Załóżmy, że symulujemy wyścigi konne. Każdy koń będzie reprezentowany przez osobny wątek. Chcielibyśmy, aby wyścig rozpoczął się dopiero wtedy, gdy wszyscy zawodnicy dotrą do linii startu i będą gotowi. Zdefiniujmy zatem nasze konie. Będzie to alfi. Daisy oraz Unity. Koń będzie czekał, ruszał oraz biegł z losowym opóźnieniem. Potrzebujemy więc zaimportować moduł random. Dla wygody napiszemy funkcję pomocniczą sleep, która wypisze nazwę konia oraz stosowny komunikat, a także zaczeka losową ilość czasu. Funkcja Horse natomiast zasymuluje przechodzenie konia przez kolejne stany, to znaczy ready, started i finished. Utworzymy tyle wątków, ile mamy koni. Teraz możemy je wszystkie wystartować i zaczekać, aż dobiegną do mety. Dlaczego stosuję dwie pętle zamiast jednej? Dlatego, że join w odróżnieniu od start jest funkcją blokującą. Gdybym użył obu wywołań w jednej pętli, to każdy kolejny koń startowałby dopiero po dotarciu poprzedniego do mety. W zależności od tego, jakie wartości zostaną wylosowane, może zdarzyć się fall start. Aby temu zapobiec, musimy wprowadzić barierę oddzielającą moment startu od fazy przygotowania. Dla zachowania prostoty, barierę zdefiniuję jako zmienną globalną, choć zapewne lepszym pomysłem byłoby przekazanie jej do funkcji przez parametr. Bariera wymaga podania liczby wątków, które ma zatrzymać. W naszej sytuacji będzie to po prostu liczba koni. Teraz mamy gwarancję, że żaden koń nie zacznie wyścigu przedwcześnie. Możemy także zdefiniować opcjonalną akcję do wykonania po przejściu wszystkich wątków przez barierę. Powiedzmy, że wypiszemy w niej informację o rozpoczęciu wyścigu. Technicznie rzecz biorąc, akcję wykonuje ostatni wątek przechodzący przez barierę. A teraz wyobraźmy sobie inną sytuację. Potrzebujemy napisać wątek reagujący na jakieś zdarzenie, które może zajść w dowolnym momencie, niekoniecznie w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy innego wątku. Niech to będzie na przykład wciśnięcie klawisza Enter. Wykorzystamy w tym celu obiekt event z modułu threading. Następnie, gdy ktoś użyje klawiatury, to opowiadomimy wszystkie nasłuchujące wątki o tym zdarzeniu. I powtórzymy to trzy razy. Nasz wątek będzie działał w pętli nieskończonej, która będzie czekała na naciśnięcie klawisza. Wait bez argumentów działa blokująco, ale my użyjemy opcjonalnego timeoutu w sekundach po upłynięciu, którego funkcja zwróci wartość false. W przeciwnym wypadku nie bylibyśmy w stanie zakończyć programu. Następnie wypiszemy komunikat KeyPrest. Musimy też pamiętać o zresetowaniu zdarzenia, aby kolejne wywołanie wait zwróciło fałsz. Następnie tworzymy i startujemy wątek. Ale żeby poprawnie obsłużyć powrót z pętli nieskończonej potrzebujemy drugiego obiektu event sygnalizującego zakończenie głównego wątku. Teraz zastępujemy wartość true predykatem Dopóki zdarzenie finish nie zostało ustawione, dla pewności możemy wypisać komunikat po wyjściu z pętli. Teraz możemy przetestować działanie. Jeśli zakomentuję drugą pętlę, to program powinien zakończyć się sam. Jak widać, obiekt event pozwala zaimplementować mechanizm wymuszający poprawne zakończenie pracy przez wątek. Nigdzie w publicznym api Pythona nie znajdziemy metody do zabijania wątków, ponieważ groziłoby to szeregiem problemów. Wątek może posiadać na wyłączność współdzielone zasoby, zatem zabicie wątku potencjalnie skutkowałoby zakleszczeniem, czyli permanentną utratą dostępu do tych zasobów, albo utratą ich spójności w przypadku automatycznego zwolnienia blokad, co ma miejsce np. w Javie. W najlepszym wypadku ryzykujemy wyciekiem pamięci, ale w Pythonie nie ma rzeczy niemożliwych. Pod koniec tego rozdziału pokażę narzędzia umożliwiające wołanie niskopoziomowych funkcji, takich jak funkcja do unicestwiania wątków z biblioteki pthreads, czego oczywiście nie zalecam. Koordynacja zadań w czasie to jedno, ale równie ważną kwestią jest kontrola dostępu do współdzielonych zasobów. W kolejnej lekcji przeanalizujemy metody synchronizacji wątków. Wątki mogą działać na rozłącznych zbiorach danych, wówczas nie wymagają synchronizacji dostępu do współdzielonego zasobu, a jedynie koordynacji w czasie. Na przykład manipulacja pikselami obrazu może przebiegać równolegle dla każdego kanału RGB. Niestety w praktyce trudno jest całkowicie uniknąć współdzielonego stanu. Jedną z technik radzenia sobie z tym problemem jest ukrywanie danych w lokalnej pamięci wątku zamiast wzajemnego wykluczania. Innymi słowy, każdy wątek dostanie własną, niepowtarzalną kopię tej samej zmiennej. Załóżmy, że piszemy framework webowy, w którym kontroler http korzysta z globalnej zmiennej o nazwie request w celu sprawdzenia metody żądania. request musimy zadeklarować jako threading local. Dzięki temu, pomimo że zmienna jest globalna, to w kontekście różnych wątków będzie miała inne wartości. Przygotujmy sobie jakieś testowe żądania http do wysyłki. Będzie to put, get i delete. Następnie zdefiniujemy wątek dyspozytora, który będzie odpowiedzialny za parsowanie żądań oraz delegację do kontrolera. Nazwiemy go dispatcher. Dodatkowo wprowadzimy element niedeterminizmu. Zostało nam tylko uruchomienie wątków. Widzimy zatem, że wątki nie nadpisują sobie nawzajem zmiennej request. Trading lokal nie należy jednak używać wewnątrz puli wątków, w przeciwnym razie narażamy się na błędy oraz wycieki pamięci. Pula służy do recyklingu, zatem nie mamy gwarancji, że to samo zadanie zawsze będzie obsługiwał ten sam wątek. Tymczasem pamięć lokalna wątku się nie zmienia. O pulach opowiem jeszcze przy okazji omawiania modułu Concurrent Futures. Python 3.7 wprowadza pojęcie zmiennych kontekstowych, które działają na podobnej zasadzie do Trading Local, z tą różnicą, że jeden wątek może mieć wiele takich kontekstów. Pomimo tego, że w danej chwili Python wykonuje tylko jeden wątek, to wszystkie wątki przeplatają się ze sobą. W dowolnym momencie wątek może zostać wywłaszczony, a czas procesora przydzielony innemu wątkowi. Z tej przyczyny konieczna jest synchronizacja dostępu do współdzielonego zasobu. Przeanalizujmy klasyczny przykład wypłaty pieniędzy z bankomatu. Mamy współdzielony zasób w postaci salda rachunku, które wynosi 100 dolarów. Następnie tworzymy funkcję służącą do wypłaty określonej kwoty. Dodatkowo zalogujemy osobę, która wypłaca pieniądze. Oczywiście sprawdzamy, czy na rachunku jest wystarczająca ilość środków. Aby zmodyfikować zmienną balans, należy ją zadeklarować jako globalną. Na koniec wypiszmy, czy operacja się powiodła. Możemy teraz zasymulować dwie równoczesne wypłaty na kwoty, których suma przekracza ilość dostępnych środków. Tworzymy zatem dwa wątki. Alice będzie chciała wypłacić 80 dolarów, a Bob 50. Startujemy oba wątki, A potem czekamy aż się skończą. I wypisujemy finalne saldo. Program daje prawidłowy wynik, to znaczy Alicji udało się wypłacić 80 dolarów, natomiast Bob dostał odmowę. Jednak program ten działa przez przypadek i posiada pewien ukryty błąd. Tego typu błędy niestety są trudne do wykrycia w aplikacjach wielowątkowych. Błąd związany jest z brakiem jakiejkolwiek synchronizacji dostępu do współdzielonego zasobu. Załóżmy, że pierwszy wątek zostanie wywłaszczony tuż po sprawdzeniu warunku, ale jeszcze przed dokończeniem transakcji. W międzyczasie drugi wątek również sprawdzi warunek, który zwróci prawdę, bo żadne pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone. Potem nastąpi powrót do wstrzymanego wątku, który będzie kontynuował działanie od miejsca za warunkiem. W rezultacie obie kwoty zostaną wypłacone pomimo braku środków na koncie, a końcowe saldo będzie ujemne. Taką sytuację możemy zasymulować, dodając instrukcję SLIP tuż za warunkiem zwiększając prawdopodobieństwo przełączenia kontekstu do innego wątku właśnie w tym miejscu. Tym razem obie transakcje powiodły się, a dane straciły spójność. Najprostszym sposobem kontroli dostępu do wspólnego zasobu jest blokada, czyli lock. Działa ona na zasadzie podobnej do zamka w drzwiach od łazienki. Dzięki niemu łazienka może być w danej chwili zajmowana tylko przez jedną osobę. Oczywiście wadą takiego rozwiązania jest mniejsza przepustowość, bo na danym fragmencie kodu działa tylko jeden wątek, a pozostałe muszą czekać zamiast wykonywać pożyteczną pracę. Drugim problemem wynikającym z blokowania jest ryzyko wystąpienia zakleszczenia, czyli zjawiska określanego mianem deadlock. Wreszcie blokada tak naprawdę niczego nie blokuje, bo można o niej zwyczajnie zapomnieć albo umyślnie zignorować. W tym sensie lepszą analogią od zamka byłaby za wieszka z napisem nie przeszkadzać. Niemniej jednak stwórzmy taką blokadę. Blokady wspierają protokół menedżera kontekstu, więc możemy posłużyć się konstrukcją with. Teraz pomimo instrukcji sleep program działa prawidłowo. Istotną cechą blokady jest to, że nie można jej uzyskać więcej niż raz. Gdybyśmy wewnątrz sekcji krytycznej chcieli zawołać inną funkcję, która również korzysta z tej samej blokady, albo po prostu użyć rekurencji, to doprowadzilibyśmy do zakleszczenia. Zobaczmy przykład. Stwórzmy nową blokadę. A następnie spróbujemy ją pozyskać dwa razy. I wykorzystamy wersję nieblokującą. Pierwsze wywołanie powiodło się, a drugie już nie. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie airlock, czyli reentrant lock. Taka blokada zapamiętuje wątek, który wszedł w jej posiadanie, dzięki temu właściciel blokady może wielokrotnie wołać akwajer, natomiast pozostałe wątki muszą w tym czasie czekać. Blokada zostaje zwolniona dopiero, gdy wewnętrzny licznik rekurencji spadnie do zera. Bardziej zaawansowanym mechanizmem kontroli dostępu jest semafor, który umożliwia wejście do sekcji krytycznej więcej niż jednemu wątkowi. Może się to przydać, gdy współdzielony zasób, np. baza danych, ma skończoną i z góry znaną pojemność. Semafor również zlicza wywołania acquire, ale w odróżnieniu od airlock nie posiada właściciela. Wszystkie wątki mają wobec niego równe prawa. W następnej lekcji przeanalizujemy sytuację, kiedy potrzebna będzie zarówno koordynacja wątków w czasie, jak i synchronizacja dostępu do współdzielonego zasobu. Problem producenta i konsumenta to jedno z trzech klasycznych zagadnień programowania współbieżnego, zaraz obok problemu czytelników i pisarzy oraz problemu ucztujących filozofów. Producent umieszcza dane we współdzielonym buforze, robiąc to w sposób ciągły, czyli w pętli nieskończonej. Dane będzie generował losowo i z losowym opóźnieniem. Po dodaniu wartości do bufora, producent wypisze jego zawartość, ale nie możemy tym razem użyć funkcji print, bo nie jest ona bezpieczna wątkowo. Chcąc jednocześnie pisać z wielu wątków, musimy użyć do tego modułu logging, a następnie go skonfigurować. Poziom logowania ustawimy na info, a format będzie zawierał treść komunikatu. Konsument będzie działał analogicznie. To znaczy, będzie ściągał dane z bufora. Ilość producentów i konsumentów może być dowolna, zatem rolą bufora jest wstrzymywanie jednych i drugich, tak aby nie dopuścić do przepełnienia ani niedomiaru. Otwórzmy trzech producentów. Oraz dwóch konsumentów. Bufor jest zasobem współdzielonym, tak więc będzie musiał zadbać o wzajemne wykluczanie oraz sygnalizację dostępności lub braku danych. Stwórzmy własny kontener o nazwie Synchronized Buffer, który będzie miał ograniczoną pojemność i nadamy mu rozmiar na przykład 5 elementów. Zaimplementujemy go w oparciu o kolekcję DEC, którą poznaliśmy w trzecim rozdziale. Do jednoczesnej koordynacji w czasie oraz synchronizacji dostępu możemy wykorzystać kolejny obiekt z modułu threading, to jest condition, czyli zmienną warunkową albo tak zwany monitor. Łącząc w sobie airlock oraz event, przy czym domyślną blokadę możemy zastąpić własną, wstrzykując ją poprzez konstruktor. Użycie jednej blokady w połączeniu z wieloma warunkami pozwala wybudzać różne wątki w zależności od zaistniałego zdarzenia, dodatkowo dając im wyłączny dostęp do wspólnego zasobu. Na przykład konsumenci mogą czekać, aż w buforze pojawią się jakieś dane, natomiast producenci pozostaną uśpieni do momentu zwolnienia się miejsca w tym samym buforze. Zdefiniujmy blokadę oraz dwa warunki: jeden odpowiadający konsumpcji. A drugi produkcji. Do obu warunków przekazaliśmy tę samą blokadę. Przyda się nam także czytelna reprezentacja tekstowa oraz dwie funkcje pomocnicze do sprawdzania stanu bufora to jest is empty oraz is full. Teraz możemy zaimplementować mutatory put i get. Zaczynamy od zdefiniowania sekcji krytycznej poprzez zajęcie blokady. Ponieważ blokada jest wspólna dla obu warunków, które zdefiniowaliśmy wcześniej, to nie ma znaczenia, czy użyjemy tutaj lock, consumed czy produce. Następnie, dopóki bufor jest zapełniony, czekamy na wybudzenie za pośrednictwem warunku consumed. Zawołanie Wait powoduje nie tylko uśpienie bieżącego wątku, ale także zwolnienie blokady, dając szansę innym wątkom na zmianę stanu, który spowodował wstrzymanie działania. Niezwykle istotne jest, aby warunek sprawdzać w pętli. Powrót z wait może bowiem nastąpić na długo po wybudzeniu przez inny wątek, w chwili gdy stan znów będzie nieodpowiedni. Ponieważ idiom ten jest powszechny, a bardzo łatwo o nim zapomnieć, to obiekt Condition udostępnia pomocniczą metodę Wait for, która opakowuje pętle i oczekuje zanegowanego predykatu. Kiedy wreszcie uda nam się zaobserwować pożądany stan, to możemy dodać wartość do bufora. A następnie musimy powiadomić konsumenta oczekującego danych. Do wyboru mamy metodę Notify, która wybudza tylko jeden arbitralnie wybrany wątek, albo Notify All, która wybudza wszystkie czekające wątki. Jednak w naszej sytuacji nie ma sensu budzić wszystkich konsumentów, bo i tak tylko jeden z nich będzie miał w danej chwili dostęp do bufora. W podobny sposób zaimplementujemy metodę GET. Tym razem, dopóki bufor jest pusty. Czekamy na wyprodukowanie danych. Potem zwracamy najstarszy element z bufora, czyli wołamy popLeft. Oczywiście, zanim opuścimy funkcję, musimy zasygnalizować producentowi, że zwolniło się miejsce w buforze. Najlepiej zrobić to w klauzuli Try Finally. Zarówno WAIT jak i NOTIFY muszą znaleźć się wewnątrz sekcji krytycznej, ale o ile WAIT automatycznie zwalnia blokadę, to NOTIFY tego nie robi. WAIT zostanie odblokowany i ponownie odzyska blokadę dopiero po zawołaniu RELEASE albo po upuszczeniu bloku WITH przez wybudzający wątek. Przetestujmy działanie programu. Wynik może być różny w zależności od pojemności bufora, ilości producentów i konsumentów, a także szybkości przetwarzania danych. Właśnie zaimplementowaliśmy bezpieczną wątkowo kolejkę FIFO. W praktyce nie ma potrzeby pisania aż tak skomplikowanego kodu. Zamiast używać niskopoziomowych mechanizmów synchronizacji, niemal zawsze lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowej abstrakcji. Za chwilę przyjrzymy się modułowi Q z biblioteki standardowej, natomiast kod z bieżącej lekcji będzie dostępny w materiałach do pobrania i analizy. Przykład z poprzedniej lekcji można by znacząco uprościć, posługując się kolejką. Moduł Q dostarcza trzy rodzaje kolejek: to jest FIFO, LIFO oraz kolejkę priorytetową, w której elementy są posortowane według stopnia ich ważności. Wewnętrznie kolejka priorytetowa wykorzystuje omówiony wcześniej moduł HIPQ. Taki rodzaj kolejki znajduje szerokie zastosowanie. Na przykład przeglądarki internetowe preferują pobieranie arkuszy styli oraz czcionek przed innymi zasobami, tak aby poprawnie wyświetlić treść strony w możliwie krótkim czasie. Spróbujmy odtworzyć podobny mechanizm przyjmując rozmiar pliku jako metrykę, to znaczy małe pliki, takie jak style CSS czy skrypty JS powinny mieć pierwszeństwo przed tymi większymi, np. obrazkami. Do uproszczenia każdemu plikowi przypiszemy proporcjonalną do jego rozmiaru ilość czasu, jaką będziemy czekać, symulując pobieranie. Pliki zdefiniujemy w postaci krotek, gdzie pierwszym elementem będzie priorytet wyrażony w sekundach, a drugim nazwa zasobu do pobrania. Dodajmy jeszcze kilka takich plików. Dzięki temu listę plików można teraz posortować zgodnie z naszym oczekiwaniem, to znaczy według rosnącego priorytetu. Stwórzmy kolejkę priorytetową, do której wrzucimy pliki w ich pierwotnej kolejności. Następnie wystartujemy wątki konsumentów, choć na razie wystarczy nam tylko jeden. Konsument będzie działał w pętli nieskończonej, a więc musimy oznaczyć go jako wątek demon, aby nie zawiesił nam całego programu. Wewnątrz pętli zdejmiemy z kolejki zadanie o najwyższym priorytecie za pomocą blokującego wywołania get. I odpakujemy krotkę. Następnie pod pozorem pobierania pliku pójdziemy spać udając blokujące wywołanie funkcji wyjścia-wyjścia. Po powrocie wypiszemy komunikat Downloaded File Name. Ponieważ kolejka jest wstępnie zapełniona to możemy zażądać wstrzymania głównego wątku do chwili jej upróżnienia wołając Q join". Join jest operacją blokującą. Jednak samo skonsumowanie zawartości kolejki nie wystarczy do wybudzenia czekającego wątku. Konsument musi każdorazowo oznaczyć ukończenie zadania, wołając metodę `queue.task_done`. Metoda ta pomniejsza wewnętrzny licznik. Natomiast dodawanie nowych elementów do kolejki zwiększa ten licznik. Sprawdźmy ile czasu zajmuje pobranie wszystkich plików. Zwróćmy uwagę na to, że w pierwszej kolejności pobrane zostały najlżejsze pliki. Zobaczmy teraz, jak na całkowity czas wpłynie zwiększenie liczby wątków, na przykład do 5. Skrócenie czasu jest niemal dwukrotne i to pomimo globalnej blokady interpretera, co oczywiście wynika z charakteru zadań, które są IO-bound. Gdyby nasz konsument rzeczywiście pobierał pliki i zapisywał je gdzieś na dysku albo w bazie danych, to wówczas nie moglibyśmy go zaimplementować jako demona. Wątki demony, jak pamiętamy, są zabijane bez ostrzeżenia, tak więc nie powinny być w posiadaniu wrażliwych zasobów wymagających zamknięcia. W przeciwnym razie mogłoby to doprowadzić np. do wyczerpania się puli połączeń w bazie danych. Poprawmy nasz przykład usuwając parametr demon... Jak teraz prawidłowo zakończyć pracę wątku? To proste. Wystarczy w tym celu użyć specjalnego wartownika, który wstawiony do kolejki spowoduje autodestrukcję konsumenta, dając mu jednak czas na posprzątanie po sobie. Jest to tak zwana technika trującej pigułki, czyli poison pill. Powiedzmy, że wartownikiem będzie wartość pusta nan, której nadamy najniższy priorytet. Konsument musi sprawdzić czy nie otrzymał pigułki i ewentualnie zakończyć pracę. Jeśli inny wątek czeka na powrót z JOIN to nie możemy zapomnieć o zawołaniu task done. JOIN nie daje bowiem możliwości zdefiniowania timeoutu. Ponadto, jeśli mamy więcej niż jednego konsumenta i chcielibyśmy ich wszystkich poprawnie zamknąć, to każdy z nich po odebraniu trującej pigułki powinien ją niezwłocznie zwrócić do kolejki. Kolejnym subtelnym aspektem związanym z kolejkami jest współdzielenie danych. Otóż, obiekt wstawiony do kolejki przez jeden wątek może być modyfikowany przez inne wątki. Aby zapewnić izolację, najlepiej wstawiać do kolejki kopie obiektów albo korzystać z niezmiennych typów danych. Jeszcze innym bardzo ciekawym zastosowaniem kolejki jest tak zwany model aktorowy, w którym pełni ona rolę skrzynki odbiorczej służącej do asynchronicznego buforowania komunikatów. Pozwala to całkowicie wyeliminować blokowanie, a przez to ryzyko zakleszczeń. Poza tym zwiększa przepustowość systemu. Podsumowując, kolejki mają wszechstronne zastosowania, są łatwe oraz bezpieczne w użyciu i powinniśmy z nich korzystać podczas pisania aplikacji wielowątkowych. Ze względu na globalną blokadę interpretera, wątki w Pythonie nie mogą działać równolegle. One będą działać współbieżnie, ale tylko z wykorzystaniem jednego rdzenia procesora. Mam pewien skrypt, który to ilustruje. Kod będzie dostępny w materiałach do lekcji, więc pominę tutaj jego treść, skrypt nazywa się Benchmark Pay i za jego pomocą możemy wyliczać enty wyraz ciągu Fibonacciego. W trybie sekwencyjnym zajmuje to nieco ponad jedną sekundę. Gdy zmienimy tryb na wielowątkowe, to czas jest praktycznie taki sam, nawet trochę gorszy. Tradycyjnym narzędziem do zrównoleglania pracy w Pythonie jest moduł multiprocessing, który uruchamia nowe instancje interpretera i deleguje do nich zadania. W systemach z rodziny Unix procesy potomne powstają w wyniku rozwidlenia procesu rodzica. Tym razem czas jest niemal 4 razy krótszy, bo wykorzystujemy wszystkie 4 rdzenie procesora. W lekcji poświęconej omijaniu blokady GIL zademonstruję, jak można jeszcze bardziej przyspieszyć obliczenia zadań typu CPU bound. Multiprocessing ma zbliżony interfejs do modułu Threading, co pozwala w łatwy sposób zamienić wątki na procesy poprzez powtórne wykorzystanie kodu. Napiszmy funkcję, która będzie odwracała przekazany ciąg znaków. Utworzenie procesu potomnego nie różni się zbytnio od utworzenia wątku to znaczy z modułu Multiprocessing importujemy klasę Proces, następnie tworzymy nowy proces dokładnie tak samo, jakbyśmy tworzyli wątek. Ponieważ argumenty, które przekazujemy są wysyłane do obcego procesu, potencjalnie znajdującego się na zdalnej maszynie, to muszą zostać poddane serializacji. Wewnętrznie moduł multiprocessing wykorzystuje mechanizm peklowania. Zatem, w odróżnieniu od wątków, które dzielą wspólną przestrzeń adresową, procesy wymagają, aby argumenty dało się zapeklować. W praktyce nie ma z tym większego problemu, nawet dla bardzo skomplikowanych struktur zawierających cykle. Drugą rzeczą, o której należy pamiętać, to różnice pomiędzy systemami operacyjnymi. W szczególności Windows nie potrafi sforkować procesu, więc każdy proces potomny importuje cały moduł. Aby zachować przenośność oraz czytelność, należy zatem zawsze stosować idiom if name równa się main. Wtedy jest jasne, który fragment kodu wykonuje proces rodzica, a który proces potomny. Wystartowanie i czekanie na zakończenie procesu również przypominają kod znany z wątków. Zauważmy jednak, że w tym momencie nie mamy możliwości odebrania wyniku z funkcji. Wypiszmy coś na ekran, aby potwierdzić, że funkcja rzeczywiście się wykonuje. Możemy dodatkowo wypisać identyfikatory procesów rodzica i dziecka. Ponieważ procesy te działają w izolacji, to do wymiany danych potrzebują wyspecjalizowanych mechanizmów IPC, czyli Interprocess Communication. Do komunikacji jednokierunkowej, a co najwyżej half-dupleksowej, możemy użyć specjalnej kolejki z modułu Multiprocessing. Kolejkę przekażemy do funkcji. A funkcja, zamiast zwracać wynik wprost, zapisze go do kolejki. Natomiast proces rodzica zawoła blokującą metodę get i wypisze wynik. Gdybyśmy potrzebowali zapewnić komunikację dwustronną przy pomocy kolejki, to musielibyśmy użyć dwóch kolejek, po jednej dla każdego kierunku komunikacji. Wtedy proces rodzica pisałby do jednej, a czytał z drugiej, natomiast proces potomny odwrotnie. Zakończenie komunikacji odbywałoby się na zasadzie trującej pigułki, to znaczy proces potomny po jej odebraniu odesłałby ją z powrotem do procesu rodzica, aby ten mógł przerwać nasłuchiwanie. Drugim sposobem komunikacji międzyprocesowej jest tak zwany potok, czyli pipe. W odróżnieniu od kolejki, umożliwia on komunikację w pełni dupleksową, zatem nasz proces potomny możemy zmodyfikować tak, aby dane otrzymywał poprzez potok. Będzie działał w pętli nieskończonej, czytając wiadomości i będzie odpisywał odwróconym tekstem. Ponieważ nasza funkcja nie spodziewa się wartownika do zasygnalizowania końca pracy, to najłatwiej wystartować ją jako proces demon. Kolejkę zastąpimy potokiem. Konstruktor pipe zwraca lewy i prawy koniec potoku. Jeden z nich, na przykład prawy, przekażemy do procesu potomnego. Mamy do czynienia z procesem demonem, więc czekanie na jego zakończenie nie ma sensu. Możemy wystartować wątek. Rodzic będzie pisać do lewego końca potoku. I z tego samego końca będzie czytać. Jeśli z jakiegoś powodu procesy potomne miałyby dzielić wspólną pamięć, to zwykłe zmienne globalne tutaj nie zadziałają. Każdy proces ma bowiem niezależną przestrzeń adresową, w której ta sama zmienna jest odrębną kopią. Moduł Multiprocessing dostarcza dwie specjalne klasy, to jest Value do dzielenia danych skalarnych oraz Array do danych wektorowych. Ponieważ są to zasoby współdzielone, to wymagają wzajemnego wykluczania. Z tej przyczyny w module multiprocessing znajdziemy znajome obiekty do synchronizacji dostępu, takie jak blokady, semafory, bariery, monitory i tym podobne. Ich działanie oraz interfejsy są analogiczne do tych z modułu threading. Równoległe zadania może także koordynować specjalnie wydzielony do tego celu proces menedżera. Za jego pomocą dałoby się teoretycznie napisać prymitywny mechanizm przetwarzania rozproszonego. Jednak w praktyce znacznie wygodniej jest sięgnąć po dedykowane i bardziej rozbudowane narzędzia, które dodatkowo zapewniają high availability. Ostatnim i zarazem najprostszym sposobem pracy z modułem multiprocessing jest pula puli możemy zlecać wykonanie zadań w sposób blokujący albo asynchroniczny, np. przekazując callback tudzież obsługując we własnym zakresie obiekty Future. Najciekawszym narzędziem jest jednak równoległa wersja funkcji wyższego rzędu Map, która może posłużyć do zaimplementowania prostego silnika MapReduce. Zamiast delegować pracę do węzłów klastra, my wykorzystamy procesy systemowe. Załóżmy, że mamy duży zbiór dokumentów tekstowych i chcielibyśmy policzyć występujące w nich słowa. Dla prostoty, przyjmę, że plik jest tylko jeden, choć w ogólności dałoby się bez trudu połączyć je za pomocą iteratora z modułu FileInput. Otwórzmy zatem plik w procesie rodzica. If name równa się main. Pulę również tworzymy korzystając z menedżera kontekstu. Domyślnie jeśli nie podamy liczby procesów to brana jest pod uwagę liczba rdzeni w procesorze. Metoda map oczekuje funkcji oraz obiektu iterable, którego elementy zostaną przetworzone za pomocą tej funkcji. Iterator pliku Big Data będzie zwracał kolejne wiersze tekstu, a więc funkcja mapper musi podzielić pojedynczy wiersz na słowa i je zliczyć. Najprościej po prostu zwrócić każde słowo z liczebnością równą 1. Dodatkowo, mapper odfiltruje słowa zawierające znaki spoza alfabetu, a także znormalizuje wielkość liter. Pierwszą fazę map reduce mamy za sobą, to znaczy dzielimy duży plik na wiersze, które następnie rozbijamy na słowa. Wynikiem operacji map jest zatem lista par klucz-wartość, gdzie kluczem jest słowo, a wartością zawsze jedynka. Zobaczmy te wyniki. Funkcja Pull Map działa blokująco, to znaczy zwraca listę wyników z wszystkich procesów potomnych, ale istnieje też jej asynchroniczna odmiana. Kolejnym krokiem algorytmu MapReduce jest pogrupowanie wyników cząstkowych według klucza, czyli tzw. Tak shuffle. Shuffle działa na sekwencji zmapowanych wierszy. Potrzebujemy scalić je w jedną wielką listę par za pomocą iteratora Chain z modułu iterTools. Teraz dla każdego słowa oraz liczebności będziemy chcieli pogrupować wartości po kluczach. Możemy w tym celu wykorzystać kolekcję DefaultDict. Dodajemy liczebność do słowa i zwracamy nową listę par. Sprawdźmy wynik. Ostatnim krokiem jest redukcja pogrupowanych wyników cząstkowych. Ponownie wołamy pull map, ale tym razem z inną funkcją, którą nazwiemy reducer. Reducer otrzyma pogrupowane wyniki dla konkretnego słowa, składające się z klucza oraz listy liczebności. Następnie zwróci nową parę, to jest słowo, oraz sumę jego liczebności z wszystkich wierszy. W ten sposób zredukowaliśmy listę wyników cząstkowych do pojedynczej wartości skalarnej. Zapiszmy rezultat do zmiennej. Możemy ją teraz skonwertować do słownika i wypisać za pomocą prettyprint. Ostatecznie otrzymaliśmy alfabetyczny spis słów wraz z ich liczebnościami. W kolejnej lekcji zaprezentuję stosunkowo nowe API biblioteki standardowej Pythona, które ujednolica oraz upraszcza interfejs wątków i procesów. W Pythonie 3.2 bibliotekę standardową wzbogacono o kolejny moduł wzorowany na Javie, a konkretnie na Execution Frameworks z Java 1.5. Mowa oczywiście o Concurrent Futures. Moduł ten dostarcza jednolity interfejs do zarządzania zarówno pulami wątków, jak i pulami procesów. Dzięki temu wybór pomiędzy nimi sprowadza się do podmiany jednej klasy, a logika biznesowa pozostaje niezależna od kodu obsługi współbieżności. Ponadto nie trzeba już implementować własnego mechanizmu puli dla wątków. W porównaniu do wcześniejszych modułów, nowe API jest dosyć minimalistyczne. Ponieważ operuje na wysokim poziomie abstrakcji, to nie znajdziemy w nim obiektów takich jak blokady. Aby wykorzystać pulę wątków, potrzebujemy zaimportować obiekt o nazwie ThreadPoolExecutor. Pozwala on wstępnie zainicjować zasoby, co potencjalnie przyspiesza czas odpowiedzi. Ponadto pula zapobiega skutkom ataku typu denial of service. Na przykład, gdyby serwer http delegował obsługę każdego żądania do osobnego wątku, to taki atak mógłby doprowadzić do wyczerpania się zasobów w systemie, a w rezultacie do zawieszenia się aplikacji. Rozważmy asynchroniczne pobieranie wielu plików przez sieć. Threadpool executor wspiera protokół menedżera kontekstu i także dostarcza równoległą wersję funkcji map na podobieństwo modułu multiprocessing. Możemy więc napisać executor map download files. Funkcja download otrzyma jako parametr adres pliku do pobrania. Zasymulujemy w niej blokującą operację poprzez użycie timesleep. Z losową ilością czasu. Funkcja wypisze na ekran informacje, gdy skończy pobierać plik. I na koniec wróci url, tak abyśmy mogli zaobserwować kolejność wykonywanych zadań. W odróżnieniu od modułu multiprocessing, tutaj funkcja map nie jest blokująca, bo natychmiast zwraca obiekt generatora. Dopiero iterowanie po nim jest blokujące i zwraca wyniki zadań w takiej kolejności, w jakiej zostały przekazane do funkcji map. Zauważmy, że pliki są ściągane w losowej kolejności, natomiast iterator czeka, aż będzie gotowy wynik następnego zadania. Gdybyśmy chcieli zaczekać, aż spłyną wszystkie dane, to lepiej sprawdzi się funkcja submit, która również jest nieblokująca, ale zamiast generatora zwraca obiekt typu future, dający większą swobodę. Do każdego obiektu Future możemy dodać callback, który zostanie wykonany po zakończeniu zadania działającego w tle. Ewentualnie moglibyśmy ręcznie sprawdzać status Future. W module Concurrent Futures jest jednak funkcja Wait, która zrobi to za nas. Wait zwraca krotkę z dwoma zbiorami. Pierwszy zbiór zawiera obiekty Future odpowiadające zakończonym lub anulowanym zadaniom, natomiast drugi zbiór z zadaniom niezakończonym, gdybyśmy podali Timeout. Nam ta informacja nie jest potrzebna, więc ją zignorujemy. Teraz możemy przeiterować po obiektach Future i wyciągnąć z nich wyniki. Kolejność również jest zachowana, ale tym razem wyniki dostajemy dopiero w momencie, gdy wszystkie zadania skończą pracę. Zakomentowanie wait dałoby nam taki sam rezultat jak w przypadku funkcji map, ponieważ zawołanie result na obiekcie Future jest blokujące. Oprócz tego, gdyby w zadaniu został zgłoszony wyjątek, to result spowoduje rzucenie tego wyjątku. Dobrze jest więc używać klauzuli try except lub sprawdzać obecność wyjątku za pomocą metody exception. Do wait oprócz opcjonalnego timeoutu można także przekazać parametr return when określający kiedy funkcja ma zwrócić sterowanie. Domyślnie funkcja czeka aż wszystkie obiekty future zostaną zakończone, ale może też przerwać działanie gdy wystąpi wyjątek albo zakończy się dowolne z zadań. Obok wait jest jeszcze druga funkcja pomocnicza o nazwie asCompleted. Ona również opakowuje kolekcję obiektów future i zwraca specjalny iterator. Jak sama nazwa wskazuje, iterator ten nie zachowuje oryginalnej kolejności zadań, lecz podaje obiekty future zgodnie z kolejnością kończenia się zadań w czasie. Mogłoby się to przydać np. do łamania hasła metodą Brute Force poprzez wyliczanie i porównywanie funkcji skrótu dla różnych kombinacji znaków. Wówczas przestrzeń problemu podzielilibyśmy na rozłączne przedziały i przetwarzali je równolegle w kilku procesach. Interesujący byłby dla nas wynik zadania, które zakończy się jako pierwsze, a nie suma wszystkich rezultatów. Niewątpliwie Thread Pool Executor zastąpilibyśmy wówczas obiektem Process Pool Executor. Aby wykorzystać moc obliczeniową wszystkich dostępnych rdzeni procesora. Podsumowując, moduł Concurrent Futures znacząco upraszcza tworzenie i pielęgnację kodu wielowątkowego, a także wieloprocesowego. Przede wszystkim umożliwia łatwe tworzenie puli wątków, co wcześniej nie było takie oczywiste. Wprawdzie mało znany moduł Multiprocessing DAMI już to umożliwiał, ale w mniej elegancki i przemyślany sposób. Poza tym, Concurrent Futures dobrze integruje się z frameworkami wykorzystującymi przetwarzanie asynchroniczne. Globalna blokada interpretera powoduje, że współbieżny kod wykorzystujący wątki nigdy nie będzie działał w Pythonie równolegle. W przypadku zadań typu IO Bound nie ma to większego znaczenia, natomiast wydajność zadań obliczeniowych zauważalnie przez to spada. Jednakże istnieją pewne strategie radzenia sobie z tym problemem. Klasycznym rozwiązaniem jest zastąpienie wątków procesami systemowymi. Zaletą tego podejścia jest względnie niewielka ilość pracy, jaką trzeba włożyć w modyfikację kodu. Właśnie w tym celu moduł Multiprocessing zachowuje zgodność z interfejsem wątków. Analogiczny efekt uzyskamy korzystając z modułu Concurrent Futures poprzez podmianę puli wątków na pulę procesów. O ile procesy są łatwym sposobem na ominięcie blokady GIL, to nie sprawdzą się w każdej sytuacji. Przede wszystkim ze względu na wysoki koszt komunikacji, nie nadają się do współdzielenia dużych ilości danych. Ponadto dane te muszą dać się serializować za pomocą modułu Pickle, a pomiędzy poszczególnymi systemami operacyjnymi występują niewielkie różnice. Przykładowo na platformie Windows brak jest funkcji systemowej Fork, co narzuca pewne dodatkowe ograniczenia. Znacznie prostszą i potencjalnie mniej inwazyjną strategią jest podmiana interpretera na taki, który nie posiada blokady. Obok referencyjnej implementacji w języku C, czyli CPythona, mamy jeszcze kilka innych. Najpopularniejsze z nich to działający na JVM-ie Jython, dotnetowy ionPython, a także PyPy wykorzystujący technikę just-in-time compilation. Spośród wymienionych tylko Jython oraz IonPython nie posiadają blokady. Niestety obie implementacje są daleko w tyle za najnowszą wersją CPythona i nie wspierają nawet aktualnej generacji języka. W czasie gdy nagrywam te lekcje, IonPython jest w trakcie migracji do Pythona 3, natomiast ostatnie stabilne wydanie Jythona miało miejsce kilka lat temu. W związku z tym nasz kod może po prostu nie zadziałać na tych interpreterach, czy to z powodów składniowych, czy z powodu brakującego API. Na przykład w Jythonie nie znajdziemy puli wątków z modułu Concurrent Futures. Jakby tego było mało, kod wykonywany jest na obcym środowisku uruchomieniowym: dla Jythona będzie to wirtualna maszyna Java, a dla ion Pythona Microsoftowy CLR lub ewentualnie Mono. Należy zatem wziąć pod uwagę subtelne różnice w typach danych, API oraz zachowaniu. Może bowiem okazać się, że to do czego jesteśmy przyzwyczajeni jako programiści Pythona ma zupełnie odmienne działanie w tych ekosystemach. Kolejną strategią jest skorzystanie z gotowej biblioteki, np. NumPy, Pillow czy LXML. Taka biblioteka wykonuje się poza kontekstem interpretera, a więc niezależnie od blokady GIL. Jeśli rozwiązujemy typowy problem, to mamy sporą szansę na znalezienie modułu, który taką bibliotekę opakowuje interfejsem Pythona. Wówczas zawołanie funkcji bibliotecznej skutkuje wykonaniem skompilowanego kodu, co już samo w sobie stanowi dużą optymalizację. Przeszkodę może stanowić dostępność biblioteki, w szczególności na daną platformę systemowo-sprzętową. Jeśli biblioteka istnieje, ale brakującym ogniwem jest jej adapter dla Pythona, to możemy napisać własny moduł rozszerzeń, korzystając z API Interpretera w języku C. Mamy wtedy pełną kontrolę nad blokadą GIL, którą możemy dowolnie włączać i wyłączać, biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje. Trzeba tylko pamiętać, aby nie wołać żadnego kodu z API Pythona wewnątrz takiego bloku. Dzięki kompilacji kod napisany w C będzie działał szybciej od analogicznego kodu w Pythonie. Z drugiej strony, kodowanie zajmie więcej czasu, a końcowy efekt będzie bardziej obszerny i mniej czytelny. Więcej kodu to także większy koszt związany z jego utrzymaniem. Trzeba również wziąć pod uwagę skomplikowany proces budowania projektu, który wymaga zainstalowania narzędzi do kompilacji kodu, napisania skryptu z wykorzystaniem distutils oraz wyprodukowania binarnej postaci rozszerzenia. Wreszcie wymagana jest znajomość podstaw języka C oraz API interpretera, a samo pisanie modułu rozszerzeń jest nietrywialnym zadaniem. Łatwiejsze może okazać się napisanie rozszerzenia w języku Python, który stanowi hybrydę C oraz Pythona. Kod tylko w nieznacznym stopniu różni się od czystego Pythona, a cały moduł rozszerzenia generowany jest automatycznie. Dzięki integracji z Jupyter Notebookiem Pythona można używać w sposób interaktywny, nie opuszczając przeglądarki internetowej. Proces generowania, kompilowania i ładowania modułu rozszerzenia staje się wtedy całkowicie przezroczysty. Jedyne o czym należy pamiętać to oznaczenie komórki z kodem Pythona odpowiednim markerem. Każda taka komórka zostanie wówczas skompilowana do osobnego modułu. Python umożliwia statyczną deklarację typów za pomocą składni przypominającej C. Deklaracje te pozwalają wygenerować zoptymalizowany kod. W przypadku zwykłych funkcji Pythona, możliwe jest także wykorzystanie w tym celu adnotacji type hints, które poznaliśmy w poprzednim rozdziale. Słowo kluczowe cdef oznacza czystą funkcję C, to znaczy taką, która nie jest widoczna w kodzie Pythona. Wszystkie typy takiej funkcji muszą być zadeklarowane. Użycie słowa kluczowego cpdef powoduje wygenerowanie dwóch funkcji, to znaczy czystej funkcji C oraz wrappera, który dokonuje konwersji pomiędzy typami danych, a także zezwala na dynamiczne typowanie. Sygnatura czystej funkcji C może zawierać opcjonalną adnotację noGil, która informuje kompilator, że wołanie takiej funkcji jest bezpieczne z wyłączoną blokadą gil. Natomiast samozwolnienie blokady następuje dopiero w wyniku użycia menedżera kontekstu o takiej samej nazwie. Podobnie jak wcześniej, zabronione jest manipulowanie obiektami Pythona wewnątrz takiego bloku bez ponownego założenia blokady. W przeciwnym wypadku otrzymamy błąd kompilacji, o ile sygnatury funkcji były prawidłowo oznaczone. Aby stwierdzić czy kod wchodzi w interakcję z Pythonem wystarczy poprosić Cytona o wygenerowanie raportu HTML za pomocą flagi A lub annotations. Żółte wiersze oznaczają kod, który korzysta z API interpretera. Im kolor ten jest ciemniejszy, tym więcej wywołań zawiera. Jeśli natomiast wiersz kodu jest biały, to może znaleźć się wewnątrz bloku ze zwolnioną blokadą gil. Ponadto kliknięcie w znak plus obok każdego wiersza rozwija odpowiadający mu fragment kodu C, który został wygenerowany przez Cytona w procesie zwanym transpilacją. Zalety Pythona są takie same jak w przypadku własnoręcznie napisanego modułu rozszerzeń. Dodatkowo zyskujemy czytelność oraz nie ponosimy dużego kosztu. Wystarczy bowiem zidentyfikować najbardziej wrażliwe miejsca i zastąpić je kodem Pythona. Warto tutaj kierować się zasadą Pareto, to znaczy zoptymalizować 20% dla 80% zysku. Argumentem przemawiającym przeciwko użyciu Pythona jest konieczność poznania jego specyficznej składni. Ostatnim rozwiązaniem, o którym opowiem, jest moduł Ctypes, będący częścią biblioteki standardowej Pythona. Dzięki niemu nie potrzeba pisać modułu rozszerzenia, lecz wystarczy dynamicznie załadować skompilowaną bibliotekę współdzieloną, a następnie bezpośrednio z niej zawołać funkcję. Ponieważ nie wykorzystujemy tutaj API z pliku nagłówkowego Pythona, kod biblioteczny będzie działał ze zwolnioną blokadą GIL. Przygotowałem interaktywną demonstrację możliwości modułu Ctypes w połączeniu z wieloma wątkami. Kod jest dostępny do pobrania w materiałach do lekcji, tak, więc nie będę go teraz omawiał. Naturalnie, wersja współbieżna działa szybciej od wersji sekwencyjnej. Natomiast dla parametru gamma równego 1 występuje tutaj pewna anomalia, która ma związek z funkcją potęgową. Znane są różne aproksymacje tej funkcji działające z mniejszą lub większą precyzją, wykorzystujące między nimi przesunięcia bitowe oraz unię. Tak czy inaczej, wąskim gardłem jest tutaj renderowanie obrazka przez bibliotekę Pillow. Kompilacja plików źródłowych C może przebiegać inaczej w różnych systemach operacyjnych. W systemie Linux wystarczy użyć polecenia GCC, czyli GNU C Compiler, i przekazać mu odpowiednie parametry. Parametr shared skutkuje utworzeniem biblioteki współdzielonej zamiast programu wykonywalnego. Bez tego parametru linker próbowałby odnaleźć funkcję main, której nie ma. Flaga pic oznacza position independent code i jest niezbędna, gdyż powoduje wygenerowanie kodu maszynowego niezależnego od fizycznych adresów pamięci. Dzięki niej instrukcje skoku będą korzystały z adresów względnych, umożliwiając dynamiczne załadowanie biblioteki do działającego programu. W systemach uniksowych biblioteka ma postać pliku z rozszerzeniem so od shared object, natomiast w systemie Windows będzie to plik z rozszerzeniem DLL od Dynamic Link Library. Na końcu wymieniamy pliki źródłowe, które mają zostać skonsolidowane do monolitycznego binarium. Mając już skompilowaną bibliotekę, możemy ją dynamicznie załadować i używać tak jak zwykły moduł Pythona. W przypadku bardziej skomplikowanych typów danych, takich jak tablice albo liczby zmiennoprzecinkowe, konieczna będzie jawna konwersja pomiędzy reprezentacją wartości w Pythonie a wartościami w języku C. Można to robić każdorazowo podczas wołania funkcji, opakowując przekazywane argumenty odpowiednimi typami prymitywnymi z modułu Ctypes. Częściej spotykanym sposobem jest deklaracja atrybutu argtypes, w którym wymieniamy fabryki odpowiadające kolejnym argumentom funkcji. W niektórych sytuacjach pozwala to na automatyczną konwersję typów, jednak do prawidłowego działania funkcji brakuje jeszcze deklaracji zwracanego przez nią typu. Domyślnie bowiem moduł Ctypes zakłada, że funkcje z języka C zwracają typ int. Dopisanie atrybutu restype powoduje, że wartość zwracana przez funkcję jest teraz poprawnie interpretowana. Niestety właśnie te konwersje typów stanowią wąskie gardło rzutujące na wydajność w stosunku do tradycyjnego modułu rozszerzeń. Sytuację można ratować eliminując pętle w kodzie Pythona i przenosząc je do biblioteki C, o ile mamy taką możliwość. Jest jeszcze jeden trik pozwalający uniknąć kopiowania oraz konwersji typów. Mianowicie, jeśli pierwotne dane zostały zaalokowane w pamięci przez inną bibliotekę, np. NumPy albo Pillow, to do naszej funkcji wystarczy przekazać wskaźnik z adresem, pod którym znajduje się interesujący nas obiekt. Dzięki temu redukujemy interpreter do roli pośrednika pomiędzy tymi bibliotekami. Wróćmy na moment do naszego przykładu z funkcją wyznaczającą wyrazy ciągów Fibonacciego. Okazuje się, że dopóki nie przekraczamy liczby dostępnych rdzeni procesora, to zwiększanie liczby wątków nie wpływa na szybkość obliczeń. Dopiero gdy zabraknie rdzeni, to czas obliczeń zaczyna rosnąć liniowo. A zatem moduł ctypes pozwala ominąć blokadę GIL, nie wymaga przy tym znajomości C API interpretera, jest częścią biblioteki standardowej, a ceną, jaką płacimy za łatwość implementacji, jest konwersja typów pomiędzy Pythonem i C, która może nas kosztować spadkiem wydajności. W praktyce GIL nie stanowi większego problemu. Jak widać, możliwości omijania globalnej blokady interpretera jest wiele, a te wymienione przeze mnie nie wyczerpują tematu. Każda strategia ma swoje plusy i minusy, tak więc wybór zostawiam ocenie słuchacza. Przetwarzanie asynchroniczne to temat, któremu można by poświęcić osobny rozdział albo wręcz cały kurs. Kluczowym pojęciem jest w tym kontekście generator, do którego wracamy już po raz czwarty. Początkowo rolą generatora było tylko uproszczenie iteracji oraz leniwa ewaluacja, a przez to oszczędność pamięci. Z czasem jednak generatory rozwinęły się, umożliwiając implementację tzw. korutyn, czyli czegoś w rodzaju lekkich wątków użytkownika. Przypominam, że generator to obiekt zwracany przez funkcję, zawierającą w swoim ciele słowo kluczowe, yield. W Pythonie 2.5 instrukcja yield stała się wyrażeniem, dzięki czemu może być tzw. r wartością, innymi słowy, może stać po prawej stronie instrukcji przypisania. To z kolei powoduje, że generator jest już nie tylko producentem wartości, ale potencjalnie także konsumentem z wieloma punktami wejścia i wyjścia. Aby wysłać do generatora jakąś wartość, trzeba przede wszystkim go utworzyć, wołając funkcję generatora. A następnie wykonać go do miejsca pierwszego wystąpienia yield, które zawiesza działanie. W tym momencie możemy zawołać specjalną metodę send, która nadaje wartość ostatniemu wyrażeniu yield. Jednocześnie send wznawia działanie generatora, ponieważ nie zostało napotkane kolejne wyrażenie yield wewnątrz funkcji, to widzimy wyjątek stop iteration. Jeśli jednak je dopiszemy, to metoda send zwróci wartość z tego wyrażenia. Oczywiście yield nie musi zwracać żadnej wartości, wówczas w sposób niejawny zostanie przekazana wartość none. Próba wysłania wartości do generatora zanim zostanie on uruchomiony jest błędem i kończy się zgłoszeniem wyjątku typeError. Możemy jednak wysłać wartość nan w celu uzyskania efektu podobnego do zawołania next. Poza metodą send, generatory udostępniają jeszcze kilka innych, m.in. throw do zgłaszania wyjątku wewnątrz generatora, a także close do przedwczesnego kończenia jego pracy. Wtedy wewnątrz generatora rzucany jest wyjątek generator exit, który da się przechwycić i odpowiednio obsłużyć. Za pomocą generatorów można w czytelny sposób konstruować dowolnie skomplikowane potoki przetwarzania, logicznie dzieląc je na niezależne funkcyjnie komponenty. Prostym przykładem takiego potoku jest algorytm Karplusa Stronga, który symuluje drgania szarpniętej struny instrumentu. Uzyskany efekt syntezy dźwiękowej nosi nazwę Digitar od Digital Guitar. Dociekliwy słuchacz może kojarzyć ten efekt z lekcji o module RA, w której czytaliśmy dane binarne z pliku dźwiękowego. Na wejściu mamy generator szumu białego, czyli pseudolosowych wartości o rozkładzie jednorodnym. W zależności od pożądanej częstotliwości dźwięku, generator ten dostarcza dłuższy albo krótszy impuls, po którym się wyłącza. Następnie mamy pętlę sprzężenia zwrotnego, a w niej sumator Bufor opóźniający sygnał o takiej samej pojemności jak generator, a także prosty filtr dolnoprzepustowy, który wygasza drgania. Za pomocą współczynnika tłumienia można regulować napięcie wirtualnej struny. Zacznijmy od zaimplementowania producenta. Powiedziałem, że generuje on impuls o skończonej długości. Po wysłaniu impulsu generator przechodzi w stan uśpienia, więc będzie w nieskończoność wracał wartość 0. Jednak funkcja random losuje liczby z przedziału od 0 do 1, musimy więc odpowiednio ją przeskalować, tak aby wartości rozciągnąć na przedział od minus 1 do 1. Pozostałe elementy diagramu są zarówno producentami, jak i konsumentami. Moglibyśmy rozpisać je wszystkie jako generatory, ale na potrzeby tego przykładu ograniczymy się tylko do bufora oraz filtra. Linia opóźniająca tworzy bufor o zadanym rozmiarze, początkowo zainicjowany zerami. Następnie będziemy zwracać element o kolejnym indeksie w pętli nieskończonej. indeks trzeba przesunąć i ewentualnie zawinąć po dojściu do końca, no ale jednocześnie chcemy zapamiętywać nowe wartości przychodzące z zewnątrz, zatem wyrażenie YIELD przypisujemy do bieżącego miejsca w buforze. Filtr dolnoprzepustowy będzie uśredniać wartości dwóch sąsiednich próbek sygnału za pomocą współczynnika tłumienia. Pierwszą próbkę zapamiętamy pod nazwą A i ją natychmiast wrócimy. Natomiast podczas kolejnego przejścia zapamiętamy nową próbkę B. Po wstępnym nasyceniu filtra będziemy mogli uśredniać wartości w pętli nieskończonej. Wyrażenie yield przyjmie z zewnątrz nową wartość dla próbki B. Równocześnie stare B przepiszemy do A takiej postaci wyrażenie yield musimy opakować nawiasami okrągłymi. Zauważmy, że filtr oraz linia opóźniająca są korutynami, które dobrowolnie wstrzymują swoje działanie, a także jednocześnie produkują i konsumują wartości. Aby poprawnie wysłać do każdej z nich wartość, obie muszą zostać wstępnie uruchomione, tak jak pokazywałem to wcześniej. Logikę inicjowania korutyny wygodnie jest zatem oddelegować do dekoratora, który nazwiemy na przykład korutin. Teraz możemy wszystko połączyć w całość. Funkcja digital przyjmie liczbę sekund do wygenerowania, częstotliwość w hercach oraz współczynnik tłumienia, który domyślnie będzie bliski średniej arytmetycznej. Częstotliwość 440 Hz nie jest przypadkowa i nawet doczekała się kilku teorii spiskowych. Organizacja ISO nadała właśnie tę częstotliwość nucie A, która jednocześnie stanowi punkt odniesienia w strojeniu instrumentów muzycznych. Za częstotliwość próbkowania przyjmiemy 44 kHz. Co jest mniej więcej dwukrotnością górnej granicy słyszalności przez ludzkie ucho. Konieczność podwojenia tej częstotliwości wynika z stwierdzenia na szanona. Shanona, Ilość próbek będzie iloczynem długości nagrania oraz częstości próbkowania. Rozmiar bufora oraz długość impulsu otrzymamy w wyniku podzielenia częstotliwości próbkowania przez częstotliwość dźwięku. Następnie tworzymy korutyny, to jest generator, opóźnienie. Oraz filtr. Początkową wartość sprzężenia zwrotnego ustawimy na 0, a teraz zasilamy potok danymi czyli dla każdej próbki w generatorze sumujemy szum i sprzężenie zwrotne. Output wysyłamy na wyjście do głośnika, jednocześnie wysyłamy go do linii opóźniającej, a opóźnienie przekazujemy do filtra. I aktualizujemy zmienną feedback. Oczywiście, generator szumu działa w nieskończoność, więc musimy ograniczyć go do ilości próbek. Możemy zrobić to za pomocą iteratora iSlice z modułu iterTools. Na koniec importujemy obiekt audio z iPython Display. Do którego przekazujemy list od digital od jednej sekundy. Podajemy częstotliwość próbkowania i autoplay. Za każdym razem słyszymy dźwięk o nieco innej barwie, a to dlatego, że zawartość spektrum częstotliwościowego determinuje losowy szum na początku. Ten przykład stanowi zaledwie preludium do przetwarzania asynchronicznego i ma zilustrować mało znane zastosowanie generatorów, na którym bazują frameworki. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie się w następnej lekcji, natomiast kod z bieżącej dostępny będzie w materiałach do pobrania. Nowe API generatorów wprowadzone w Pythonie 2.5 umożliwiło programowanie współbieżne za pomocą korutyn, czyli współprogramów działających w ramach jednego wątku oraz jednego procesu. Korutyny eliminują tzw. callback hell, poprawiając czytelność kodu, a także zapewniają skalowalność dzięki niewielkiemu kosztowi przełączania kontekstu. Do Pythona 3.3 dodano kolejne rozszerzenie składni generatorów w postaci wyrażenia yield from, które pozwala kaskadowo delegować iteracje z jednego generatora do drugiego. Na przykład generator szumu z poprzedniej lekcji mógłby w ten sposób zastąpić pętę nieskończoną iteratorem repeat z modułu iterTools. Innym przykładem zastosowania yield from może być spłaszczanie zagnieżdżonych list. Mamy zatem funkcję flatten, która przyjmie jakiś obiekt iterable, następnie dla każdego elementu jeśli ten element jest iterowalny, czyli posiada atrybut iter, to funkcja rekurencyjnie oddeleguje iterację do nowego generatora za pomocą yield from. W przeciwnym wypadku po prostu zwróci element wprost. Sprawdźmy działanie tego generatora. Przekażemy listę 1 2 3, 4, 5, 6 i dostajemy płaską listę. Podobnie jak YIELD, wyrażenie YIELD FROM może zostać przypisane do zmiennej. Wykorzystamy ten fakt do napisania rekurencyjnego generatora wyrazów ciągów Fibonacciego. Jeśli N jest mniejsze niż 2, to zwracamy N, a jak nie, to wyliczamy A za pomocą YIELD FROM oraz B. I sumujemy a i b. Wyrażenie yield from zostanie rozwinięte w całości, aż do wyczerpania się elementów subgeneratora, do którego delegowane są żądania send oraz next. Z drugiej strony nie jest ono blokujące, a więc umożliwia przeplot, poprawnie obsługując przy tym szereg przypadków brzegowych. Ostateczna wartość, jaką przyjmie wyrażenie, pochodzi z instrukcji return subgeneratora i przekazywana jest za pośrednictwem wyjątku stop iteration. Sprawdźmy to, wołając next na generatorze fib od 10. Wynikiem jest 55, co możemy wyciągnąć z atrybutu value przechwyconego wyjątku. Generatory używające yieldFrom są korutynami. możemy więc je oznaczyć specjalnym dekoratorem z modułu asyncIO, który został dodany do Pythona 3.4. Moduł ten, znany wcześniej pod nazwą kodową TULIP, stanowi próbę usystematyzowania składni asynchronicznego kodu w Pythonie. Jak sama nazwa wskazuje, moduł async.io koncentruje się na operacjach wejścia-wyjścia, które typowo są blokujące. Ponadto dostarcza pewnych abstrakcji dla twórców frameworków. Jego najważniejsze komponenty to pętla zdarzeń, korutyny, obiekty future, zadania oraz protokoły i transporty. Pętla zdarzeń to nic innego jak planista odpowiedzialny za przełączanie zadań. Szczegóły techniczne tej pętli mogą zależeć od systemu operacyjnego oraz ewentualnie od użytego frameworku. Domyślną pętlę pobierzemy za pomocą funkcji getEventLoop. Zawsze należy pamiętać o zamknięciu pętli. Warto też włączyć tryb Debug, szczególnie gdy zaczynamy pracę z modułem async.io, bo może okazać się pomocny podczas tropienia błędów. Api modułu jest niezwykle rozbudowane i zmienia się właściwie z wersji na wersję. Do niedawna najprostszym sposobem uruchomienia korutyny było zawołanie metody runUntilComplete. Bardzo ważne jest zapamiętanie na tym etapie, że korutyna to zainicjowany obiekt generatora, a nie funkcja. Tak więc do pętli przekazujemy wynik zawołania np. fib od 10. Rezultat działania korutyny zostanie zwrócony przez metodę run until complete. W Pythonie 3.5 pojawiła się nowa składnia zapożyczona z języka C-sharp, która umożliwia tworzenie tzw. natywnych korutyn. Dzięki niej dekorator nie jest już potrzebny, natomiast do sygnatury funkcji wystarczy dopisać słowo async, a wyrażenie yield from trzeba zastąpić wyrażeniem await. Formalnie async i await to zarezerwowane słowa kluczowe dopiero od Pythona 3.7. Wcześniej dozwolone było deklarowanie zmiennych o takich nazwach. Działanie funkcji jest takie samo jak wcześniej, z dokładnością do tego, że pętla zdarzeń została już zamknięta. Aby zaobserwować poprawne działanie, muszę zrestartować kernel. Co ciekawe, funkcja zdefiniowana w ten sposób nie jest już generatorem, lecz nowym typem danych, to znaczy natywną korutyną, która reprezentuje obiekty awaitable. Nie jest nawet możliwe iterowanie po takim obiekcie. Oprócz async i await do języka zaczęto dodawać asynchroniczne odpowiedniki znanych elementów, takich jak pętle form, menedżery kontekstu czy związane z nimi protokoły. W Pythonie 3.6 uzupełniono te elementy o asynchroniczne generatory oraz listy składane. Nie będę jednak o nich mówił. Moduł async.io przeszedł kolejną modernizację w Pythonie 3.7, tak więc myślę, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wchodzić w szczegóły i na tym etapie poprzestanę. Na koniec dodam tylko, że w razie potrzeby async.io umożliwia opakowanie blokujących wywołań za pomocą obiektu executor z modułu concurrent futures. Rozwiązanie to może okazać się przydatne podczas przejściowej integracji kodu pochodzącego np. z zewnętrznej biblioteki.